Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym łowcy demonów na W60 i będziemy klikać sobie tutaj loszki. Jakiś czas nie było odcinka z tego W60, troszeczkę tą postać sobie wyprostowałem, dlatego że przede wszystkim złapałem tutaj brakujące pupile. No i generalnie porobiliśmy trochę portali solo, troszeczkę tutaj portali gildyjnych i tak dalej, i tak dalej. No i dzięki temu procenty na lochy znacznie nam wzrosły od ostatniego odcinka, więc dzisiaj na pewno kilka ładnych leveli wbijemy. Zanim jednak do tego przejdziemy, pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i dzisiaj mamy 6 grudnia, czyli Święty Mikołaj. Możecie pisać w komentarzach, co ciekawego dostaliście na Mikołaja, chętnie sobie poczytam. Ja osobiście nic nie dostałem, no ale już jestem w takim wieku, że raczej nie dostaje się prezentów z takich okazji, no ale wy możecie napisać w komentarzu, co tam ciekawego udało wam się zdobyć, że tak powiem. No i oczywiście, jeżeli chodzi o Mikołaja, to mam nadzieję, że wszyscy zrobili sobie tutaj osiągnięcie. Święty Mikołaj, zdejmij buty i miej je w ekwipunku 6 grudnia, minutkę po północy. Mówiłem o tym wczoraj we wczorajszym filmie, jeszcze we wczorajszym filmie po prostu. Również na Discordzie puściłem pinga, żeby wam przypomnieć, że coś takiego należy zrobić. Także mam nadzieję, że każdy sobie to osiągnięcie zdobył, no bo kolejna okazja będzie dopiero za rok, więc no troszeczkę będziecie musieli poczekać, wiadomo, plus 5 statystyk wszystkich, nie jakoś giga dużo, no ale lepiej mieć niż nie mieć, więc mam nadzieję, że po prostu każdemu udało się to osiągnięcie sobie zdobyć. Dobra, więc taki powiedzmy wstęp. No i tak jak wspomniałem, dzisiaj w ogóle jeszcze zanim przejdziemy do klikania lochów, to przede wszystkim muszę wymienić tutaj runki. Broni jeszcze nie będziemy wymieniać, dlatego że przed odcinkiem troszeczkę sobie poszukałem tych broni w zbrojowni. W zasadzie według rozpiski powinienem już dostać 8% runkę, natomiast póki co dostaję tylko i wyłącznie po 7%, no ale to już będzie fajny buścik, dlatego że w tym momencie ja u siebie mam 4%, tutaj Barbar ma 3%, Mariusz ma 3%, Kunegunda ma 4%, więc na pewno im wszystkim i też sobie wymienię te runki, żeby po prostu mieć jeszcze wyższe te procenty na lochy, no i w zasadzie możemy to zrobić od razu. Co do w ogóle jeszcze postaci, to może tak na szybko przelecimy, co tu się pozmieniało. Aura piątka została wbita. Jak widzicie, brońki mi nie dają za dużo, dlatego że broń mam w miarę świeżą, nie tak dawno zdobytą. Także no tu bronie mi dają plus 7, około plus 10 średnich, więc po prostu nie ma sensu epickiej broni wymieniać na zwykłą, skoro daje tak mało tych średnich. No ale runkę jak najbardziej możemy sobie wymienić. Natomiast no co, ostatnio był ten event, gdzie leciały nam epiki z misji, więc jakieś tutaj epiki sobie nowe zdobyłem. Teraz będzie weekend epicki, w ogóle w przyszły weekend prawdopodobnie w niedzielę zrobimy sobie live'a z tego W60, gdzie po prostu się przebiorę i pociśniemy tutaj mocniej te lochy, bo zresztą zobaczcie, że mamy tylko 3 itemki z runkami i oczywiście broń, no to 4 item, no ale jeszcze tu wiele itemków nie ma tych runek, nie mamy punktów życia, to też na pewno nam troszeczkę przeszkadza, żeby lepiej progresować, więc na pewno na tym weekendzie epickim, który teraz będzie, dość mocno się wzmocnimy i dzięki temu wbijemy dość dużo leveli, przynajmniej taki jest plan, no ale coś tam nam powpadało, więc no powiedzmy jakiś tam progres na pewno dzisiaj zrobimy, dzięki temu, że jakieś tam epiki nam wpadły, jak nie nam to tutaj pachołkom, no zawsze troszeczkę tam powiedzmy do przodu. Dobra, co dalej? Arenka. Arenka, powiem wam szczerze, że idzie naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze, dlatego, że zwróćcie uwagę, brakuje nam zaledwie 3 ulepszeń. Tutaj na siedzisko VIP brakuje nam ozłocenia i przyspieszenia, no i na toaletkę brakuje nam przyspieszenia. Bardzo ładnie to idzie. Bardzo tutaj dużo tych ulepszeń idzie, praktycznie w ogóle chyba nie zmisowałem jeszcze kupca, może tam zraz na początku mi się zdarzyło zmisować tego kupca. Tak czy inaczej staram się tu co 20 godzin go odbierać, no i póki co tylko i wyłącznie 2 skipy 7-dniowe musiałem kupić, dlatego że nie miałem żadnej ulepy, a tak to same ulepki mi się trafiały, no i ta ręka wygląda już naprawdę fajnie, no i powiem wam szczerze, że naprawdę idzie to bardzo, bardzo sprawnie. No jeszcze 3 ulepszenia, jak sami widzicie, i będziemy mogli już zdobywać platynki, więc naprawdę super. Dobra, co dalej? No głównie tutaj wiadomo, to ma rękę się skupić. Tutaj nic ciekawego, tutaj nic ciekawego, 80% wiedźma, więc jeszcze troszkę brakuje, żeby ten pierwszy czar zdobyć. Pupilki, tak jak wspomniałem na początku, troszkę tą postać wyprostowałem, przede wszystkim połapałem pupile. Połapałem tego dyniaka dzisiaj w nocy tak naprawdę, żeby jeszcze przed tym odcinkiem go sobie złapać. Tutaj w świetle tego Plutoida udało mi się złapać jeszcze wczoraj dziuniem.
No i jeszcze tego Teslara. Dzisiaj przed odcinkiem zobaczyłem, że miałem akurat misję na właśnie Ugór Orków, więc stwierdziłem, że go sobie złapiemy, żeby jeszcze troszeczkę tej zręczności dostać przed klikaniem lochów. No ziemia wygląda tak, tego muszę złapać za tydzień, ale generalnie no większość rzeczy, które mogłem połapać, to już mam połapane. Teraz mamy chili pali jeszcze tutaj, no i mamy żarłacza. Żarłacz też złapany, chili pali sobie dopiero co odblokowałem tak naprawdę, zamiast no w sensie wiecie, jak tego koguta zacząłem karmić, to troszeczkę musiałem poczekać, żeby dalej tu ubijać te środowiska, bo ten kogut był słaby, no ale teraz już wchodzi na naprawdę wysoki poziom, więc powoli będziemy te środowiska ubijać dalej w tym ogniu. No i tak jak mówię, tutaj dobity krok do 50, no i sobie przeszliśmy na żarłacza, woda wygląda bardzo ładnie, w wodzie mam złapane wszystko tak naprawdę, co do tej pory mogłem złapać i generalnie wszystkie pupile, które miałem odblokowane, to też połapałem, więc wygląda to naprawdę fajnie. No, także pupilki trochę wyprostowałem, tutaj zaraz wejdziemy do portalu jeszcze przed klikaniem lożków. Twierdza, dobiłem kwatery na 10, teraz lecę twierdzę na 13, tak się staram mniej więcej dwa poziomy tej twierdzy mieć nad kwaterami, że tak powiem. Tu zaraz w ogóle mi się w kopalni skończy, ale to dobra, zaraz musimy najpierw tą broń ogarnąć, zobaczymy co nam poleci. Podziemie, w tym momencie serce jak widzicie buduje nam się już na 11, uzbierałem troszkę tych dusz, traktor 10, trenera też trochę podbiłem, mamy już na 9, no i tak to po prostu wygląda. Gildyjka za wiele się tu nie zmienia, póki co jak widzicie, no cały czas robimy te wyprawy, już mamy po 170%, ja tu się też staram mawkę robić dopiero wieczorami, jak już będę jesteśmy po tej drugiej wyprawie, żeby mieć więcej po prostu expa. O, tu w ogóle zobaczcie, za dwa dni będziemy mieć poziom, to też warto troszeczkę tych leveli dobić, żeby po prostu więcej expa z tego kalendarza dostać za ten 20 dzień. No i co? I chyba tyle. Taki szybki powiedzmy check postaci, lecimy dalej. Teraz tak, możemy sobie tutaj powymieniać tą runkę, żeby to już mieć z głowy. Cyk, nie będę tego rozmontowywał, bo zakładam, że dzisiaj jakieś epiki nam polecą, czy to zwierzę, czy to ze strefy mroku, więc nie ma co. Dobra, teraz sobie tutaj też wymienimy tą runkę, cyk. Na razie nie wymieniam u siebie, dlatego że liczę, że mi to 8% faktycznie poleci, bo według rozpiski powinno polecieć, no ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Teraz mamy znowu 7%, no właśnie, no coś jest kurde. Powiem wam, że mam tego, bo w ogóle też już mamy full komplet runek, jeżeli chodzi o expa, już mam po 10%, bo tu jak widzicie wypadło mi 2% pierścionek i ten trinkecik. Tak czy inaczej coś jest z tymi runkami, dlatego że też niby te 2% na PD powinny lecieć od 1 biliona z tego co widziałem, z tego co patrzyłem tam według rozpiski, no a mi poleciało dopiero jak miałem tych bilionów tam ponad 10, tak to rolowałem i w ogóle nie leciało, więc no coś tutaj chyba jest nie tak z tą rozpiską, albo po prostu coś pozmieniali, nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, no jest to problematyczne. No tak samo teraz z tą bronią. Powinienem dostać niby 8% według rozpiski, a już przed nagrywaniem, tak jak wam powiedziałem, troszkę rolowałem. No i niestety ciężko było to 8% dostać. Ale dobra, wypadło 7, nie ma co. Wszyscy mają po 7, fajnie. Tutaj powiedzmy wzmocniliśmy się, stojak nieważny. Okej, to możemy sprzedać. To chyba też sprzedam, bo raczej mi się nie przyda. Tu mamy piki do kibla. Dzisiaj coś wrzucałem? Nie, dzisiaj jeszcze nic nie wrzucałem. Więc dobra, możemy to sobie wdać do toalety, zobaczmy. Coś mi poleciało na zręczność, plus 14, to nie jakoś giga dużo, a zobaczmy tutaj plus 34 jest runka, jak najbardziej możemy to wymienić. Dobra, jeżeli chodzi w ogóle jeszcze o tego świętego Mikołaja, tak jak powiedziałem na początku, piszcie co tam ciekawego udało wam się zdobyć, w sensie zdobyć, co po prostu dostaliście na Mikołaja. Ja tutaj za bardzo jestem w gierce, że tak powiem, jak nagrywam. Tak czy inaczej możecie pisać w komentarzu co ciekawego dostaliście, mam nadzieję, że oczywiście osiągnięcie zrobiliście, tak jak wspomniałem. No i jeszcze ciekawostka, przed chwilą tak naprawdę dowiedziałem się, że jest dostępny kodzik, który prawdopodobnie można użyć tylko dzisiaj, więc jak oglądacie ten film, to jeszcze do północy chyba, z tego co widziałem, będzie można tego kodu użyć. To jest kod na darmowy Epic i sobie oczywiście wchodzicie tutaj w plusik obok grzybków, wchodzicie sobie w gratis, no i wpisujecie coś takiego st.nicholas, powiedzmy, tak przeczytam jak się pisze, żebyście nie mieli problemu, możecie sobie przepisać, no i klikacie daj mi bonus i powinniście dostać epika, dokładnie takiego epika. O, nam akurat poleciał na wszystkie staty, no i teraz nam się to okienko pop-up, że tak powiem, pojawiło, no niestety na wszystkie staty, więc chyba nam się za bardzo nie przyda, jak tak patrzę, możemy wrzucić ewentualnie tutaj, na 3 staty to może byśmy nawet u siebie wymienili, bo tutaj też runka jest, nawet zobaczcie, 2% do PD, no ale nic,
no można zawsze wrzucić do kibla tam w kolejnych dniach i sobie rozmontować zawsze do darmowa mana i potem darmowy kryształ, no nie? No ale to jest losowe, może wam polecieć z dziurą, może wam polecieć bez dziury, może wam polecieć na 3 staty, może wam polecieć na wszystkie staty, tak czy inaczej, jak oglądacie ten film 6 grudnia, to pamiętajcie, żeby takiego kodziku sobie użyć, no bo warto, bo coś takiego po prostu dali. Dobra, zaczynamy, lecimy chyba do tego portalu do piekieł, wymieniłem tą runkę, więc ten portal powinien paść gładko, no w sumie to jest maguś, to nie wiem, już tutaj mieliśmy z tymi portalami powoli problemy, jeszcze co prawda nie musiałem się... Okej, dobra, poszło gładko, jeszcze się ani razu nie musiałem odradzać, może wam popokazuję... Zobaczcie, że codziennie jakiś portal nam padał. Tutaj 2 grudnia, tu 3, 4, no i wczoraj tak samo, więc codziennie portal pada. No i w sumie codziennie robimy tak naprawdę 100% HP. No wiadomo, to są czarne gemy, więc to tak naprawdę najbardziej tutaj pomaga. Możemy obejrzeć w międzyczasie, jak to tu wyglądało. Tak czy inaczej, no powiem wam szczerze, że fajnie, fajnie. Na razie to fajnie idzie i zresztą z tego powodu również tak boostuje tą postać, no bo codziennie plus 1% do HP. Portal gildyjny też ładnie idzie, ile to w ogóle, no dokładnie, już mamy 15% od portalu gildyjnego i mamy 12% od portalu tego naszego prywatnego. Mógłbym mieć 13, no ale ten jeden dzień tam, pamiętacie, na odcinku troszeczkę to zepsułem, że tak powiem. Okej, widzę, że mi się gemik wykopał, więc zaraz zobaczymy, co to będzie. No i lecimy w te lochy. 11 minut, a my dopiero lecimy w lochy. No ale ja wiem, że są osoby, które oglądają co niektóre moje serie tak jakby od początku do końca, nie? W sensie, że nie oglądają tych odcinków na bieżąco, tu w ogóle zobaczcie, że już było close, no ale to był zwiadowca, więc jeszcze była opcja na odrodzenie ewentualnie. Lecimy dalej, wiem, że są osoby, które po prostu nagle sobie odpalają serię, załóżmy z takiego W60, no i oglądają od pierwszego odcinka do ostatniego, dlatego ja też się zawsze staram na każdym odcinku mówić, co od ostatniego się zmieniło, co tutaj porobiliśmy, na koniec odcinka, jak nie zapomnę, to wam też topki popokazuję. Dlatego też takie te wstępy, powiedzmy, są długie. No wiadomo, że ktoś, kto chce, to sobie może skipnąć od razu do lochów, no ale jak ktoś chce zachować ciągłość, jak ta postać się rozwija, no to myślę, że jest to już dość istotne. Dobra, teraz mamy ostatni portal, który nam padł wczoraj, ten dzisiejszy już widzieliście. No fajnie to idzie, tak jak mówię, tu raczej bez jakichś giga dużych problemów. Jestem w ogóle bardzo prześwietlony, nie wiem czemu, czy ja coś światło źle ustawiłem, chyba powinno być git, ale dobra, to już nieważne. Może akurat przez to, że monitor teraz jest, w sensie, no, taka grafika jest na monitorze, to mnie jeszcze bardziej doświetla. Teraz jest lepiej, no, powiedzmy chyba trochę, nieważne. Dobra, co nam tu poleciało? Okej, poleciał nam gaming na inteligencję, chyba, jak dobrze widziałem, dokładnie tak. Możemy go sobie wrzucić na przykład tutaj, bo tu jeszcze nie ma żadnego gema, więc zrobimy to w taki sposób. No i dobra, troszkę tu powiedzmy, że jesteśmy uzbrojeni. Kunegunda cały czas 3 itemków jej brakuje, może akurat dzisiaj poleci, no ale spoko, myślę, że możemy sobie na spokojnie zrobić skana w SF Toolsie. Co prawda już robiłem, ale to jeszcze przed wymianą runki, przed tam ubiciem tego portalu i tak dalej, więc generalnie... O, okej, teraz już będziemy mieć taki lepszy wgląd w sytuację. No i przede wszystkim na 13 piętro mamy prawie 1%. Ja chyba chciałbym zacząć od tego 13 piętra. To jest już ten dziesiąty, który tam, no, padały rekordy generalnie w ubijaniu tego Włodka. No zobaczcie, pierwsza próba 2 miliony. Mieliśmy przed zmianą runki, to w ogóle ciekawostka, no i przed ubiciem tego portalu mieliśmy na niego 0,40%. Zmieniliśmy runkę o 3% lepszą. Doszedł nam 1% od portalu tam do HP, no i zobaczcie, i od razu z 0,40 około zrobiło nam się ponad 0,90, więc ja go chyba chcę na samym starcie dokładnie ubić, dlatego że on nam da dużo. No i zobaczcie, troszeczkę klikanka, no i siedzi, dostaliśmy klucz do kolejnej części tego 13 piętra, czyli tutaj do siedziby głównej firmy Playa Games. No i zobaczymy oczywiście, jak wyglądała ta próba w ogóle. Może tutaj sobie skipniemy pierwsze odrodzonko, za wiele HP mu nie zabraliśmy, drugie odrodzonko, zobaczcie, trzecie odrodzonko już, no teraz jakieś fajne kryty, czwarte odrodzonko, piąte, 5 odrodzeń i zobaczcie, w ogóle pierwsze 3 odrodzenia to prawie tyle HP co nic, mu zabraliśmy dopiero później, no ale dostaliśmy za niego już 300 milionów expa, więc fajnie. I dostaliśmy również jakiś wisiorek, który nam się chyba za bardzo nie przyda, ale będzie do kibelka, więc jak najbardziej git. Dobra, lecimy dalej, teraz chyba możemy sobie przejść do tej strefy mroku, dlatego że na Magusia
na którego ostatnio mieliśmy małe procenty, czyli tutaj na tego bloba, teraz mamy już prawie 20%, więc dokładnie on pada raczej bez żadnych problemów. Dobra, co my tutaj mamy? Temu się nie opłaca, temu się nie opłaca, temu też się nie opłaca, więc rozmontowanko, nie będziemy tego oglądać, bo to chyba nie jest jakieś tam giga ciekawe, powiedzmy, lecimy dalej, ok, siadło, widzimy wulkaniczny olbrzym, zobaczmy w ogóle ile procent, 6%, ale to jest coś dla Kunegundy, górny fajny, plus 17, a jak to wygląda u nas, plus 27 już, no tylko, że my tej brońki nie będziemy niestety mogli ulepszyć, no i ten górny rozrzut w ogóle, muszę poszukać na weekendzie epickim jakiegoś lepszego epika, w sensie epickiej broni z górnym rozrzutem, bo to 802 to już jest bardzo, ale to bardzo malutko, czy ja temu chcę wymieniać? Chyba nie, 17 to chyba nie jest jakoś giga dużo, niby rozrzut górny lepszy, ale trzeba runkę zamieniać i tak dalej. Bez sensu, lecimy dalej. Teraz mamy smoka ciemności, który jest wojownikiem, chyba też powinien nam paść bez w ogóle tutaj żadnych problemów. Szkoda, że tego nie ubiłem, bo w międzyczasie by mi mógł kluczyk polecieć do kolejnego, tutaj do tej świątyni zimnej krwi. No ale dobra, trudno. Teraz mamy jakąś czapeczkę. To jest czapeczka dla Kunegundy. A zobaczmy u nas jak to... A nie, bo to jest dla... A no tak, bo my mamy itemki wojownika, dobra, już mi się tutaj mieszają te postacie, no ale z tego co widzę nie przyda nam się za bardzo ta czapka, więc możemy polecieć sobie dalej. Piekielny cyklop teraz, zobaczcie jak to pięknie pada, mamy buty dla Kunegundy, plus 34, fajna runka, jak najbardziej możemy to zamienić, tylko niestety musimy odzyskać klejnot, no ale trudno, jest jak jest, lecimy dalej. No zobaczcie, fajnie to idzie, tylko mam wrażenie, że to nie da jakoś giga duże expa, nie wiem czemu. Teraz maguś niestety kolejny, no zobaczmy czy my z marszu zrobimy tego maga, bardzo możliwe, że nam się uda, chociaż no magowie w tej strefie mroku to przeważnie dla nas są bloki, no bo jednak nie możemy się odrodzić, wiadomo, Kunegunda też nie może unikać. No ale tak czy inaczej, może jeszcze by się go udało pokonać. No i myślę, że w ogóle ten strumień lawy to my dzisiaj zamkniemy. No nie wiem, chciałbym wbić, nie wiem, no jakiś 270 level, byłoby miło. Zobaczymy jak nam to w ogóle dalej będzie padać i tak dalej. Troszkę tutaj tak jak, o, siedzi jakaś brońka znowu. No mówię, spore wzmocnienia, połapanie tych pupili i tego wszystkiego, sporo nam to na pewno dało. No ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Runka ta sama, górny słaby, no i tu widzę, że na wszystkie staty po 40 4 głównych tracimy, no nie, chyba rozmontowanie, no i niestety już nam się na dzisiaj skończyły nasze rozmontowania. Teraz mamy wojownika, no zobaczcie, wojownicy to w ogóle za jednego grzyba padają, zobaczmy, no nie, no niestety muszę to już sprzedawać, trudno, jest jak jest. Teraz mamy olbrzymiego smoka, kolejny wojownik, no i duch wulkanu to jest kolejny wojownik, raczej powinni paść dość łatwo. Dobra, znowu na wszystkie staty nam poleciało, teraz dla wojownika, zobaczmy, no tracimy pancerza, niby tylko minus 5, no ale chyba nie podmieniam, chyba niestety muszę sprzedać, trudno. No i teraz mamy ducha wulkanu. Zobaczmy jak nam ten duch wulkanu tutaj padnie, też bez problemu. No i mamy wszystkie lochy dotychczas w strefie mroku wyczyszczone. Zobaczmy, o, tu nareszcie coś. O, i zobaczcie, dla zwiadowcy rękawice, nareszcie fajny buścik. Nareszcie, jeszcze nam tu brakuje paska i klatuwy. Okej, 268 level, chyba zaczynałem z 260, nie wiem, trzecim. Możemy w sumie obejrzeć jak to wyglądało. Tak, 263, tam chyba końcówka. Więc póki co 5 leveli, no powiedzmy 4 wbite. Dalej, co teraz według symulatora? Szkoła magii, na którą mamy 11,5%, ona nam chyba nie da za duże expa, dokładnie, to jest ten puszuś, tylko czy to jest to na pewno? 11,5%, poczekajcie moment, bo ja tu mam w ogóle po, może sobie zmienię język po prostu na polski, no ale wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że to jest to. Jak najbardziej, jeszcze tu raz na wszelki wypadek, tak, dokładnie, to jest puszuś, teraz w ogóle jeszcze mamy więcej procentów na niego, ponad 12, okej, no powinien paść w miarę szybko, dokładnie, mamy jakiś paseczek, co to jest, niecały milion, co w ogóle dzisiaj chce wiedźma jeszcze, czapki, no zobaczymy, puszusia nie oglądam, bo to chyba nic ciekawego, dalej, teraz mamy na Hemoridor król, 7,5%, a w ogóle zobaczmy, czy ta szkoła magii nam dalej padnie, teraz mamy Ara Pedagoga, to jest zwiat, on chyba jeszcze powinien siąść, tak szczerze, no mówię, to nie da jakoś giga duże expa, ale no skoro mamy dokładnie do ubicia, to dlaczego by tego nie zrobić, nic niestety za niego nie dostaliśmy. No i teraz mamy maga, tego fałszywiusza chyba nie ubijemy i teraz ten hemoridorek, król powinien nam paść, dokładnie, pierwsza próba bardzo, ale to bardzo obiecująca, mamy jakąś brońkę, zobaczmy, no ale nic ciekawego, zresztą to jest brońka z niższego levela, więc trudno. Dalej, smolum, zwiadowca, dokładnie, wbiliśmy 269 level.
Smolum bez żadnych problemów. No i teraz kolejny zwiadowca chyba też nam powinien paść bez problemów i za niego dostaniemy jakiegoś epika, tylko to też będzie słaby epik, jak się nie mylę. Chociaż nie, ej, zobaczcie, plus 35, tracimy troszeczkę pancerza. No ale mamy runkę. Czy mam tu w ogóle jakąś runkę, która by mi dawała? Chyba nie mam niestety. Nie wiem, czy to się opłaca, bo ja tu mam ulepszone razy 10, ale powiedzmy, że zrobimy sobie pyk, zrobimy cyk w ten sposób. Czy ja tutaj coś znowu, tak jak na ostatnim odcinku, wymieniłem i zapomniałem ulepszyć? Nie, wszystko mam razy 10, więc teraz to sobie zrobimy razy 10 i może poszukam runki. Runki, punkty życia 2%. To też się na pewno nam przyda. Tylko powiedzmy, że tutaj to ewentualnie jeszcze jakieś podki sobie kupię, dokładnie, tą możemy kupić, niech będzie, premia do PD, tu możemy na HP kupić, mam trochę tego golda, to niech będzie, no dajcie szybko, punkty życia, to jest inteligencja, tutaj nie ma żadnej runki, tu mamy HP, może tutaj nie, odporność na błyskawice, szanse na epickie przedmioty, dobra, możemy jeszcze jedną nieśmiertelkę kupić i na razie koniec, na 2 miesiące, bo nad mamy powiedzmy w zapasie, odporność na błyskawice znowu, teraz mamy zręczność, to jak najbardziej możemy sobie to wziąć, tu mamy HP, no kurde, no w ogóle nie lecą, o są, punkty życia, okej, chociaż tyle, dobra, czyli wymieniamy, ile mam teraz, 8%, dobra, czyli tu będzie 10, 12, 14 i tu będzie 16, czyli dobra, na weekendzie epickim powinienem już te runki do punktów życia sobie na spokojnie nie skompletować. Okej, to nam padło i co teraz? Teraz jeszcze w tym Hemoridorku mamy bossa orków, ale nie wiem, czy on jeszcze siądzie, więc na razie się powstrzymam i mamy wieżę. Wieżę, na którą mam ponad 5%. Dokładnie, tą wieżę raczej powinniśmy sobie porobić teraz, powiedzmy, chociaż kilka pięter bez problemu. No wieża nam expa nie daje, ale daje nam sporo golda i daje nam przede wszystkim więcej golda zawki do zdobycia. Co my tu mamy? No nie, troszkę na minus, więc nie ma sensu. Dalej, teraz mamy kolejnego wojownika. To jest która w ogóle wieża? 84. Mamy jakiś wisiorek na inteligencję. Zobaczmy. Plus 19, runka jest. Musiałbym dziurę robić? No nie, nie. Raczej się powstrzymam. Raczej nie będę tego brał. Lecimy dalej. Teraz mamy misia wygodnickiego. Troszkę tą wieżę sobie poklikam. Zobaczmy. O, tu na przykład bardzo fajne buty. To sobie możemy jak najbardziej, tylko muszę zrobić miejsce na klejnot. Musimy sobie zrobić odzysk klejnotu w ten sposób, ale butki bardzo fajne i fajna runka, więc jak najbardziej możemy to zrobić. Teraz tak, lecimy dalej. O, teraz w ogóle Magusia mamy. Ty, co ciekawe. Myślałem, że tu już sami wojownicy będą do końca. A tu widzę, że jeszcze jakiś Magus się przytrafił, to w sumie nie wiem, czy my tego Magusia tak szczerze zrobimy. A może tutaj, kurde, jakbym się przylogował, może jakiś kluczyk do strefy mroku by siadł, ale to zaraz, zaraz. Co dalej? Czy ja coś tutaj jeszcze mam? Walkiria 4%. Walkiria to jest strefa światła, to jest ta chyba, tak? Tak, dokładnie. Jezu, 240 level, to jest tyle co nic naprawdę. Zaraz tu oczywiście jeszcze jednego skana zrobimy, żeby sprawdzić, czy może jeszcze na coś mamy fajne procenty, no ale tak czy inaczej, no już tutaj wszystkie takie lochy, na które miałem te procenty fajniejsze, można powiedzieć, że ubiłem, tak szczerze mówiąc, no dawaj, no 4%, Jezu, to w ogóle nawet się nie opłaca tego klikać z takim małym poziomem, no ale dobra, siadło, nie oglądam tych lochów, bo te lochy, co dają tak małe expa, to nie wiem, jakoś tak nawet mi się nie chce ich oglądać, szczerze mówiąc. Okej, w międzyczasie możemy sobie tutaj zrobić jeszcze jednego skana, zobaczyć, czy coś tam jeszcze mamy do ubicia, cyk, to mi się szybko robi. Hemoridor 0,66%. No to chyba nie, to jest ten boss orków, ale chyba sobie po prostu odpuszczę, żeby tutaj jakoś się napinać, żeby go ubijać, bo to nam nie da jakoś giga duże expa. Dobra, polecimy sobie jeszcze tornadko, bo tego tornada na pewno też trochę zrobimy. Zobaczcie, tu nam wszystko pada po grzybie. Dopiero teraz jakiś problem się pojawił. No ale generalnie tornadko nam powinno fajnie padać. Może dobijemy tym tornadem jakiś taki, no 270 chociaż level, żeby to ładnie wyglądało. Zawsze to troszeczkę do przodu, zawsze to troszkę pójdziemy do góry w tym rankingu i w tym wszystkim. Tutaj w gildy też chociaż będziemy wyżej, bo tak nie jestem przyzwyczajony, żeby być w drugiej połowie gildii, powiedzmy, no a tutaj tak niestety jesteśmy. Okej, jeszcze nam coś wypadło, busiki, kurde, no nic nam nie leci, co by ta wiedźma chciała. Które to jest tornado? 286, 287, no do 300 jakby dobić, ale dobra, mamy 270 level, teraz jeszcze jakiś wojownik, wiecie co, okej, on nam jeszcze padł, kolejny wojownik, zobaczmy, czy to też nam padnie, tak, dokładnie, wreszcie mamy czapeczkę, mam już 31 milionów golda w ogóle, a ile na tą wieżę jeszcze, bo zapomniałem sprawdzić, na tą wieżę chyba mało,
O kurde, wieża jest not possible w tym momencie. W ogóle teraz mam większość lochów not possible, nie? Zobaczcie, wszystko podobijałem, co miałem do dobicia, że tak powiem. Wszystko sobie ubiliśmy, żeby tam ładnie powyczyściać. No i teraz niestety lipa się zrobiła. Okej, mamy wydanego tego goldzika. Lecimy dalej. W ogóle co do waszych opinii jeszcze, bo w sumie też o tym nie powiedziałem, co do waszych opinii, co do właśnie tego, tych odcinków takich nagrywanych na streamie, tak jakby tych zapisów streama, to widziałem, że generalnie nie było jakiegoś dużego odzewu w tym temacie. Nikt nie napisał, że mu coś takiego nie pasuje i mu nie odpowiada, to w ogóle fajna rzecz, w sensie miło bardzo. No a jak już były komentarze na ten temat, to zazwyczaj ludzie pisali coś w stylu, że żeby po prostu wrzucać, żeby wrzucać i się nie zastanawiać, bo im więcej kontentu ode mnie z Shakesa, tym lepiej, bo lubią oglądać. Widziałem takich komentarzy kilka pod wczorajszym odcinkiem, więc jest mi z tego powodu bardzo, ale to bardzo miło. No i będę tak robił po prostu, że nie będę się zastanawiał, co mi tam przyjdzie do głowy, co będzie ciekawszego na streamie, to po prostu będziemy sobie to wrzucać, tak jak zresztą napisaliście. Jak komuś nie będzie to odpowiadać, to po prostu nie obejrzy, a jak ktoś będzie chciał, to sobie obejrzy. Myślę, że to jest chyba dobre rozwiązanie. Dobra, przebiliśmy 300 tornado, to jeszcze się chciałem wypowiedzieć, ale zapomniałem, szczerze mówiąc. Przebiliśmy 300 tornado, teraz mamy 302, mamy jakiś okej, to nam jeszcze padło. No zobaczcie, jeszcze dosłownie kilka tych tornad, jakby nam padło, to byśmy sobie dobili ten 271 level. Teraz mamy wojownika, teraz mamy zwiadowcę. Zwiadowca powinien paść, okej, okay, jeszcze. Kurde, teraz maguś, niedobrze. No ale może jeszcze by nam siadło. Poczekajcie, mamy tu jeszcze w ogóle troszkę golda do wydania z tego tornada. Dobra, 2300 zaraz podstawy nam siądzie, więc fajnie. Zobaczmy, no jeszcze padnie ten lepszy, nie padnie. No co chwilę bliskie próby, no ale to okej, okay, siedzi, to nic dziwnego na magusiu. Dobra, tornadkiem dwa levele wycisnąłem około, więc to jest akurat git, okej, okay, zobaczmy. Dobra, ej, siedzi, za pierwszym razem kluczyk, piękna sprawa. Zobaczmy, czy my jeszcze tu coś przed tym weekendem epickim wyciśniemy. Ej, chyba wyciśniemy, pierwszy nam padł od razu. Zobaczmy, tu coś mamy, ale chyba nam się to nie przyda, bo to jest znowu na wszystkie staty niestety, więc nie ma co, lecimy dalej. Teraz mamy czarnego upiora. Czarny upiór to jest zwiadowca. Też siedzi pięknie. I mamy klatę, zobaczcie, w ogóle dla Kunegundy. Czyli jej tylko paska jeszcze brakuje. No super, super, że się ubrali. Cyk, kolejny, 272 level. Mamy coś dla wojownika. Oj, to jest bardzo, ale to bardzo dobre. I nawet nie musimy gema wyciągać. Nie dość, że wszystko na plus, to jeszcze punkty życia 2%. Świetnie, pięknie, pięknie. Jak wypada nam coś, co akurat pozwala nam się ubrać, nie? To jest takie giga, powiedzmy, satysfakcjonujące. Co tutaj? Teraz mamy, okej, okay, dla wojownika by to mogło być, tak szczerze, dla magusia nie bardzo, dla Kunegundy, no musiałbym dziurę robić. Kurde, nie wiem, no tu nam daje niby boków trochę, Kunegundzie plus 17, ale musiałbym dziurę robić, musiałbym ten gem rozmontowywać, w sensie odzyskiwać, chyba nie, chyba nie ma co. Dobra, dalej, bo to nie jest jakiś, powiedzmy, game changer. Okej, okay, mamy jeszcze jednego zwiadowcę, ten zwiadowca raczej nam powinien paść, wbiliśmy dzięki temu 273 level, no i teraz mamy tą istotę pozaziemską, a zobaczmy sobie, o, no to to już jak najbardziej możemy bez w ogóle dwóch zdań podmienić, cyk. No i dobra, i mamy ten 273 level dobity, więc równych 10 leveli można powiedzieć, że dzisiaj wbiliśmy. I jeszcze zrobię skana, no bo teraz jest ta istota pozaziemska i pytanie, czy jest sens ją klikać w ogóle. No 0,46%. Chyba powiem wam szczerze, że nie. No to jest mniej nawet niż na ten Hemoridor. No nie, raczej nie, raczej nie będziemy klikać. W ogóle moje najwyższe procenty teraz to jest 0,48 na Hemoridor, no i 0 tam ile? 0,46 chyba było, tak? Bo teraz już zamknąłem. 0,48 na Hemoridor, 0,44 teraz mi pokazało na tą istotę pozaziemską. No to chyba nie ma co. Teraz mamy magusia, przebieranko wleci, no i podejrzewam, że te lożki pójdą w ogóle bardzo, ale to bardzo gładko. Dalej mamy piramidę szaleństwa, potem ta twierdza, no i dalej tu będziemy sobie expić. 10 leveli tak czy inaczej wbitych, więc no ja chyba jestem usatysfakcjonowany, tak mi się wydaje. Środowiska mam chyba wszystkie poubijane, jakie w tym momencie mogłem ubić, to sobie staram się robić na bieżąco. No i tak myślę, myślę, czy coś tutaj jeszcze ewentualnie wycisnąć, ale chyba nie, chyba no fajny progresik, nie? 10 leveli dzisiaj na odcinku, więc nie ma co. Co jeszcze wam tutaj chciałem pokazać? Chyba ten ranking, chyba tylko i wyłącznie ten ranking. Zobaczcie, no troszkę tutaj się podbiliśmy w tej gildii, troszkę jesteśmy wyżej, bo wstyd. Salkę mamy 11, bo to też wam nie powiedziałem, ostatnio podbiłem, tu już mamy dwie 15 w ogóle w gildii, już tu niektórzy mają 12.
no ale też sporo dziesiątek póki co, więc jest jak jest. No i sala chwały, pokażę wam tą ścisłą topkę, jak to w tym momencie wygląda. Poczekajcie, niech to mi się tutaj na spokojnie wczyta. Bardzo duża różnorodność klas, to w ogóle przede wszystkim i to jest najfajniejsze, bo na przykład na takim W58 tak naprawdę no mamy dominację w tym top 30 nawet do tej pory bardów, no bo wiadomo, nowy serwer, który wychodził z nową klasą, to jest jakby oczywiste, że tak to będzie wyglądać. No ale tak czy inaczej, zobaczcie, piękna różnorodność klas, mamy jakiś zabójców, mamy dużo paladynów dość w ogóle, mamy wojownika, mamy berserków, łowców demonów też troszkę, tych zabójców tutaj zobaczcie też sporo, no pięknie, pięknie to wygląda, tu jakiś druid się też Polak załapał, no ale tak czy inaczej tak się prezentuje w tym momencie topka. 300 leveli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, chyba tyle, chyba z tego co widzę więcej nie mam tych 300 leveli, chyba że ktoś tam, o jeszcze tutaj jest, czyli 10, tak, bo może ktoś tam spadł niżej w rankingu albo coś, został powiedzmy w ubraniu dawki i tak dalej, może się tak oczywiście zdarzyć, no ale póki co tak to po prostu wygląda. Paladyni ładnie cisną, zobaczcie już tu 290 level paladyn, jakiś Polak, zauważyłem, że ostatnio na tych serwerach gdzieś kurde dużo Polaków w takiej ścisłej topce się znajduje, przeważnie to było tak, że byli Niemcy i rzadko kiedy jakiś Polak im tam potrafił dorównać, a tutaj zobaczcie, mamy Kliwka 290, mamy broda tego zakolaka 300 w ogóle też druidem wbił. Mamy tutaj konika, konik to też jest Polak, konik w ogóle rekord 300 poziomu łowcy demonów ustanowił z tego co widziałem i chyba o tym wam na odcinku nie mówiłem, ja ostatnio zresztą nawet mówiłem, że nie ma jakoś tam dużo tych łowców demonów z takim wysokim levelem, coś tutaj się wstrzymali, no a teraz zobaczcie, bardzo poszli do przodu, bo mamy 296, 297, 293, no tu 276 to już nie taki wysoki, 283 no to też jeszcze nie aż taki giga, no ale konik wbił właśnie ten 300 poziom i ustanowił rekord 300 poziomu na łowcy demonów, to też jest w ogóle Polak, także warto myślę to zaznaczyć, no ale tak się w tym momencie prezentuje topka. Topka po ilu? Po dwóch, w piątek ile będzie? Tydzień, dwa tygodnie. Nie, ile będzie w piątek, kurde, nawet nie wiem teraz. Poczekajcie, serwer wystartował 18, tak? To był ten taki start wątpliwej jakości, powiedzmy. Czyli tydzień był 25, drugi tydzień był 2 grudnia, tak. Czyli teraz, tak jak myślałem, będzie trzeci tydzień serwera, więc jeszcze nie ma miesiąca. No i zobaczcie, że masa tych osób, a jeszcze w ogóle po weekendzie epickim, to podejrzewam, że całe top 30, jak nie lepiej, będzie w tych 300 poziomach. Więc po prostu tak się prezentują generalnie, tak się prezentuje ranking graczy, gildyjki, no to póki co nic ciekawego, bo wszystkie topowe gildie robią wyprawy, wiadomo, twierdzę tak samo, raczej nic ciekawego. Pupilki w tym momencie na 71 pozycji, 41 pupili, tu już widzę, że mają 44, co niektórzy, zobaczcie, bardzo, ale to bardzo dużo tych pupili, no ale chyba też póki co nie jakoś to jest ciekawe. Szczerze mówiąc, te pupile, no ciężko jakoś te walki, chyba my też jesteśmy nisko, dlatego że zrobiliśmy te szybkie przejścia, to znaczy przeszliśmy w tego koguta, co już wam powiedziałem na początku, no i przeszliśmy sobie w tego żarłacza, gdzie oni na początku, jak zaczęliśmy ich karmić, są bardzo słabi i w tym PvP odstają, potem na jakichś tam, nie wiem, 30, 40, 50 poziomach zaczniemy tymi żywiołami wygrywać, no bo wtedy oni już zrobią robotę, nie, więc tak to przeważnie działa, dlatego też w tym rankingu niżej, ale ranking pupili to tak samo jakoś nie jest giga ważny. No i spójrzmy sobie tutaj na ranking podziemi. Pikachu. Pikachu ma 11 poziom. Pikachu to jest w ogóle znany skipper. On wszystko skipuje i na W50 wszystko skipował i tam na W40 jeszcze swego czasu. No i tak samo na W60 tutaj działa. O, on chyba w ogóle robi na turystę teraz, no ale on ma jako jedyny chyba na serwerze 11 serce. Tu pewnie niektórym się jeszcze buduje. No zresztą nam też się ta 11 buduje. Nie ma sensu teraz tego przyspieszać. Co właśnie do naturysty jeszcze, to wam powiem, że planowałem to sobie zrobić, ale jakoś tak szybko ten serwer poszedł, tak szybko zaczęliśmy zakładać itemki do awki, tak szybko zaczęliśmy tu ubierać pachołki w normalne itemy, chyba przez to, że był ten event Black Friday'owy, że teraz nie mam totalnie jak tego naturysty zrobić. Zawsze się to staram robić na początku postaci, no a teraz totalnie nie mam jak. Mam tutaj mało miejsca w ekwipunku, ciągle odłożone jakieś itemki do kibla, więc chyba będę to musiał zrobić jakoś tam w późniejszym late game'ie, jak będziemy mieli bardziej ten skarbiec rozwinięty, no i wtedy te itemki zdjąć, bo obecnie z tym ciężko, nie? Więc no tutaj jeszcze taka anegdotka, że chyba tak jak na innych postaciach, tam na W55, na W58 robiłem to o wiele szybciej, tak tutaj niestety
No, nie dam rady raczej tego zrobić. Dobra, tyle. Wszystko. Chyba wszystko, co chciałem, to Wam pokazałem. Wszystko, co chciałem, to tutaj powiedziałem. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Tak jak wspomniałem, piszcie w komentarzach, co udało Wam się dostać na Mikołaja. Możecie subskrybować z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Pamiętajcie o tym kciuku w górę, żeby zostawić. O tym też pamiętajcie. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. No i dawajcie znać, czy udało Wam się zrobić to osiągnięcie świętego Mikołaja. Oraz pamiętajcie o tym kodziku. Czy ja mam go tutaj skopiowanego? Tak, pamiętajcie o tym kodziku, o tym kuponie bonusowym, który da Wam darmowego epika, to co Wam pokazałem na początku tego odcinka. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!